Piotr Duda nie chce zasiąść do rozmów dotyczących ewentualnego porozumienia z ZNP. Szef Solidarności zapowiedział, że będzie zabiegał o osobne, alternatywne spotkanie z przedstawicielami rządu. Przy okazji bardzo stanowczo skrytykował przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Piotr Duda w ostrych słowach skomentował pomysły dotyczące współpracy Solidarności z ZNP w sprawie strajku nauczycieli. Wypowiedź przewodniczącego związkowców okazała się wyjątkowo emocjonalna oraz zaskakująco skrajna. Piotr Duda ostro o Związku Nauczycielstwa Polskiego. Kompletnie mnie nie interesuje, co robi ZNP, co robi pan Broniarz. Mogę powiedzieć, co robiła, co robi i co będzie robiła Solidarność. W poniedziałek będziemy brali udział w Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Jeżeli faktycznie w tym dniu, na tym spotkaniu rozpoczną się negocjacje z rządem, to Solidarność będzie domagać się osobnych negocjacji z rządem, dlatego że nasze postulaty są zupełnie inne, powiedział Duda dla RMF FM, uderzając po chwili także w przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pan Broniarz już kiedyś zdradził robotników i pracowników poprzez to, że podpisał w 2008 roku porozumienie z Platformą Obywatelską, PSL-em i SLD, odbierając możliwość przechodzenia dzisiaj wielu pracownikom na TZW. Emerytury pomostowe, stwierdził niezwykle krytycznie szef Solidarności. Niecodzienny konflikt między ZNP i Solidarnością prowokuje wiele skrajnych emocji. Poza tym Piotr Duda zapewnił, iż planuje zabiegać o polepszenie sytuacji wielu grup, a nie jedynie nauczycieli. To ma go odróżniać od ZNP, co wydaje się jednak stosunkowo naturalne. My nie możemy pozwolić dzisiaj, aby kosztem pozostałych grup zawodowych jedna grupa otrzymała podwyżki. My rozmawiamy z rządem globalnie, powiedział Duda. Nie ukrywając rozgoryczenia. Warto zaznaczyć, że przewodniczący Solidarności chce także do 28 marca usłyszeć konkretne propozycje Mateusza Morawieckiego i jego współpracowników, dotyczące rozwiązania problemów nauczycieli. Jeżeli tak się nie stanie, ma dojść do masowych strajków. Związkowcy planują bowiem manifestacje, które mają odbyć się 4 kwietnia pod wszystkimi polskimi urzędami wojewódzkimi. Wielu obywateli zastanawia się dziś, czy brak porozumienia między Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz Solidarnością jedynie nie pogorszy sytuacji grup, które walczą obecnie o polepszenie swych warunków pracy. Przedstawiciele obu związków przekonują jednak, że ich głównym zamiarem jest likwidowanie problemów, a nie ich tworzenie.